Dzień dobry, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Zagadkowa Wyspa. Pierwsza zagadka już przed nami. Naszym zadaniem jest uzupełnienie liter, których tutaj brakuje i odczytanie, uwaga, tytułu serialu. No właśnie, brzmi nietypowo, dlatego podkreślam tytuł serialu. A jeszcze reżyser nas tutaj widzę uprzedził, bo obawiałam się, że ja będę musiała to zrobić, ale nie. Uwaga, zagraniczne seriale. No słuchajcie, to już jest większy problem, bo gdybyśmy się obracali tylko w kręgu tych polskich seriali, to nawet jeżeli część z nas ich nie ogląda, to na pewno słyszała, pamięta. No i łatwiej w związku z tym taki tytuł jest skojarzyć. A tutaj pojawia się informacja, że to chodzi o zagraniczne seriale. Także tutaj mocno poszerzamy niestety ten krąg poszukiwań. Mam nadzieję, że tak poradzicie sobie z tym zadaniem. Pierwszy tytuł, no na pewno chodzi o zagraniczny serial, natomiast myślę, że może być dobrze znany tym, co młodszym osobom przed telewizorem. Myślę, że na przykład nasi rodzice mogą już nie skojarzyć. Spróbujcie poradzić sobie z tą zagadką, bo to póki co najprostsza spośród tych, które na nas dzisiaj czekają. Mam nadzieję, że już próbujecie uzupełnić te litery i odczytać tytuł serialu, a ja w tym czasie przypomnę tradycyjnie zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcenagród.com. Jeżeli już ktoś wie, jaki to tytuł, jak brzmi tytuł tego serialu, to serdecznie zapraszam do studia. Już pierwsze pieniądze do wygrania. 50 zł czeka. No i ja czekam na zwycięzcę. Kto jest przed telewizorem? Kto po tym dłuższym weekendzie odpoczął, wrócił do pracy i pracuje z dużym natężeniem, to podejrzewam, że jeszcze do domu nie zdążył dotrzeć. Także ta osoba, która akurat przed telewizorem się znalazła, może wykorzystać tę szansę. Kto jest o tej porze w domu, nie szykuje akurat obiadu, może sobie chwilkę odpocząć przed telewizorem, ma szansę wygrać pieniądze. A dzisiaj tych pieniędzy mamy sporo do rozdania, tylko zależy wszystko od tego, jakie tempo uda Wam się w tym programie narzucić. Już czekam na pierwszego zwycięzcę, no i teraz od Was zależy, jak szybko taka osoba pojawi się tutaj w studio. Warto wybrać jak najszybciej numer. On jest widoczny w dole ekranu. 704 304 304. Ten numer można wybierać zarówno z telefonu komórkowego, jak i ze stacjonarnego. Spróbujcie, przyjrzyjcie się uważnie tym literom, które widzimy. Spróbujcie uzupełnić te, których no niestety reżyser nam nie wyświetlił. No i mam nadzieję, że uda się szybko zagadkę rozwiązać. 704 304 304. 50 zł czeka. Czy ktoś już wie? Śmiało, tempo jest ważne. Pamiętajcie, że tutaj liczy się umiejętność rozwiązywania zagadek, no to jest bardzo ważne, ale równie ważne jest to, jak szybko sobie z nimi radzicie, bo dzięki temu szybciej znajdziecie się w studio, szybciej wygracie pieniądze i mniejsze ryzyko, że ktoś Was wyprzedzi, a my dzięki temu dobremu tempu będziemy w stanie Wam rozdać więcej pieniędzy w krótszym czasie. O to też chodzi. Śmiało, zapraszam do studia. Kto już wie? Śmiało, no ktoś już musiał sobie poradzić. Potrzebujemy jednej osoby. Ja wiem, że to taka kategoria no, nietypowa. Nieczęsto w programie mamy okazję prezentować takie zagadki związane właśnie z serialami, w dodatku zagranicznymi. Ja mam nadzieję, że nie wystraszyliście się tutaj tego polecenia, że to uwaga, zagraniczne seriale. Jednak większość z nas może i pamięta tytuł, ale raczej bardziej tych polskich. No teraz sprawdzamy Waszą wiedzę co do tych zagranicznych seriali. Ciekawa jestem, czy ktoś już skojarzył, jak brzmi tytuł akurat tego serialu, z którym mamy tutaj do czynienia. Śmiało. 704 304 304.
śmiało. Kto już sobie poradził? Naprawdę? Nie ma nikogo przed telewizorem? Wszyscy nadrabiają ten dłuższy weekend i teraz w pracy próbują jakoś te zaległości, które sobie narobili być może przez te ostatnie dni, teraz to wszystko pouzupełniać, nadrobić. No może faktycznie tak jest. To taki nietypowy tydzień, ponieważ dziś już środa, a dla nas tak naprawdę poniedziałek, jeżeli skorzystaliśmy z dłuższego weekendu. No to jest też dobra informacja, bo dzięki temu weekend rozpocznie się już za dwa dni, także warto brać to pod uwagę, ale zanim do weekendu dotrzemy, jesteśmy tu, teraz, dzisiaj, w tym momencie mamy do rozdania pieniądze. Także jeżeli jest ktokolwiek przed telewizorem, kto chciałby po te pieniądze sięgnąć, to nie czekajcie. 50 zł do wygrania, na pewno chodzi o tytuł zagranicznego serialu, także to nie jest nic polskiego. Myślę, że to może stanowić problem. Może i nawet byłbyś w stanie domyślić się, o jaką nazwę, jaki tytuł serialu chodzi, ale po prostu przeczytałeś, że to chodzi o zagraniczny serial i doszedłeś do wniosku, że to za trudne. No spróbujcie, warto spróbować. Może te zagraniczne seriale też wpadły wam w oko, może nawet jeden z nich oglądaliście. Tutaj chodzi o tytuł jednego konkretnego serialu, o którym ostatnio było dość głośno. Myślę, że raczej to młodsze pokolenie niż starsze osoby mogłyby sobie poradzić z tym zadaniem, ale no, ważne, żeby ktoś tutaj jak najszybciej trafił. Mamy 2 minuty, zdążymy? To jest taki maksymalny czas i chcielibyśmy usłyszeć odpowiedź, zanim ten zegar odliczy czas do zera. Minuta i 50 kilka sekund, odliczanie już trwa. 704-304-304 to numer, który prowadzi do studia. Jeżeli już ktoś wie, to zapraszam. Nie czekajcie, nie zastanawiajcie się zbyt długo, bo to niestety grozi tym, że ktoś inny będzie szybszy. Nie dajcie się wyprzedzić, bo to też jest ważne. Czasem wydaje nam się, że rozwiązaliśmy zagadkę, no to możemy sobie jeszcze chwilę poczekać z wybraniem numeru do studia. A tę chwilę właśnie ktoś inny wykorzysta. Wybierze numer wtedy, kiedy ty będziesz się zastanawiać i już będzie się cieszył wygraną. Także śmiało, refleks tu ma duże znaczenie. 50 zł, pierwsze 50 zł do wygrania. Słuchajcie, to jest krótki program, a w tym czasie chcielibyśmy wam rozdać jak najwięcej pieniędzy, chcielibyśmy rozegrać jak najwięcej zagadek. Dajcie nam szansę. Czy ktoś już wie, jaki to tytuł serialu, czy każdy wystraszył się tej informacji tutaj na ekranie, a mianowicie, że chodzi o tytuły zagranicznych seriali. Została nam minuta i kilka sekund. Pospieszmy się. 704-304-304. I dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, Gra o Tron. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Taki młody głos usłyszałam i tak się spodziewałam. Ogląda pan ten serial? Nie. Ale kojarzy pan. Tak, tak. A, no właśnie, tak to jest. Słuchajcie, czasami nie trzeba, jak widać i słychać, czasami nie trzeba być fanem serialu, czy go oglądać, żeby znać ten tytuł. Tak jak mówiłam o tym serialu, ostatnio było głośno, w związku z tym część z nas mogłaby ten tytuł faktycznie skojarzyć. Panu to się udało najszybciej, także gratuluję, 50 zł wędruje w pana ręce, a my się nie zatrzymujemy, biegniemy szybko dalej, bo znów zagraniczny serial, znów tytuł no niestety nie polskiego serialu, albo stety, może ktoś akurat ten serial ogląda, lubi, bądź oglądał i teraz szybko wykorzysta swoją szansę i zgarnie 50 zł. Śmiało, próbujemy. No to jest niestety taka kategoria, której bardzo trudno jest się zorientować, czy więcej osób sobie poradzi, czy mniej, no bo umówmy się, nawet jeżeli oglądamy jakieś seriale, bo są i takie osoby, które nie oglądają, no to podejrzewam, że z każdym z pojawiających się dzisiaj tytułów miałyby problem. Ale jeżeli ktoś ogląda, no to nie ogląda wszystkich seriali naraz, bo nie znalazłby na to czasu. Ma jakieś tam swoje wybrane tytuły. No i teraz pytanie, czy akurat jeden z tych tytułów pojawi się na ekranie i zorientujesz się, o co chodzi, czy akurat te seriale, które ty wybrałeś, te seriale, które dziś na ekranie się nie pojawią. No. Tu trzeba próbować, bo no nie od razu, jak pojawia się tylko kilka liter, zorientujesz się, że to może być akurat tytuł tego serialu, który znasz albo o którym słyszałeś. Także warto się przyjrzeć, przeanalizować te litery, które widoczne są i spróbować odczytać cały
tytuł. Przypominam, że szukamy tytułów seriali, czyli nie chodzi tutaj na przykład o przysłowia, czy jakąś inną kategorię, z którą pewnie częściej mamy do czynienia, tylko akurat tytuł serialu. No, kto następny? Śmiało, jeżeli ktoś jest przed telewizorem, to zapraszam. Ja wiem, że o takiej porze naprawdę trudno jest złapać więcej osób, bo praca, bo obiad, bo mnóstwo innych spraw, bo to przecież środek dnia. Ale jeżeli ktoś akurat próbuje swoich sił, to nie ma dużej konkurencji, zatem te 50 zł może szybko powędrować w Twoje ręce. Jeżeli tylko dasz sobie szansę, rozwiążesz zagadkę i wybierzesz numer do studia. 704 304 304. Czekają kolejne zagadki. Także śmiało, przejdźmy do nich jak najszybciej, bo pewnie domyślacie się, że będzie coraz trudniej. Chociaż ja uważam, że już sama ta informacja, że chodzi o tytuły zagraniczne w seriali, no, mocno zniechęca niektóre osoby, które być może są fanami, ale tylko polskich seriali, tylko takie oglądają. No właśnie, a kto ogląda też inne albo orientuje się w tej kategorii dobrze? Jaki tytuł serialu tym razem pojawił się na ekranie i jest telefon? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, Dr. House. No i to jest bardzo dobra odpowiedź, 50 zł dla pana, brawo. Tak, to taki serial, który myślę, część z nas miała szansę widzieć. Cieszę się, że udało się tak szybko tę zagadkę rozwiązać. No, biegniemy dalej. Dobrze, dłuższy tytuł, mniej liter, to od razu poproszę o więcej kasy. O, 100 zł do wygrania, ale już chodzi o nieco dłuższy tytuł i no niewiele tych liter. No spróbujcie, bo najgorsze to się zniechęcić tak na wstępie, kiedy widzimy zagadkę i zamiast spróbować ją rozwiązać, to od razu myślimy, że nam się nie uda. No, może akurat tutaj pojawia się taki tytuł, o którym słyszałeś, tylko teraz, kiedy te litery są niewidoczne, widzimy tylko kilka, no to zadanie może być utrudnione. Może być tak, że ten serial znasz, oglądasz na przykład, ale tak niewiele liter sprawia, że nie potrafisz się na razie zorientować, czy faktycznie może chodzić o coś, co kojarzysz. Także spróbuj, przyjrzyj się tym odkrytym literom. Może uda się rozwiązać tę zagadkę. No oby jak najszybciej udało się kolejnej osobie, skoro do tej pory tak dobrze sobie radzicie, skoro już kilka zagadek za nami, to mam nadzieję, że każda kolejna też będzie przez Was sprawnie rozwiązywana. Stuwa czeka. Więcej pieniędzy, no jest też trudniej, to fakt, ale jeżeli ktoś lubi też te trudniejsze zagadki, lubi wyzwania, przy okazji może wygrać więcej pieniędzy, to dlaczego nie spróbować? 704 304 304, pamiętajcie, że ten numer w każdej chwili warto wybrać pod warunkiem, że mamy już przygotowaną odpowiedź, bo bywa czasami tak, że ktoś złapie za telefon, wybierze numer do studia, a dopiero potem zaczyna się zastanawiać, o co chodzi w zagadce. No, może się okazać, że ten krótki czas, kiedy wybierzesz numer do studia, a do momentu, kiedy ja po drugiej stronie telefonu poproszę odpowiedź, może Ci nie wystarczyć na znalezienie rozwiązania. Także lepiej już dzwonić z przygotowaną odpowiedzią, wtedy nie będzie przykrych niespodzianek. Stuwa czeka. No, czy ktoś już może wie? Może się ktoś już zorientował. No to jest taka zagadka, przy której trudno nam jest przewidzieć, ile potrzebujecie czasu, bo bywa, że jeżeli ktoś na przykład bardzo dobrze zna ten serial, bo ogląda, przyjrzy się chwilę tym literom, a być może to jeden z nielicznych seriali, jaki ogląda, no to może będzie w stanie szybciej zorientować się, o jaki tytuł, o jaką nazwę serialu chodzi. Natomiast jeżeli ktoś się nie widział albo zna wiele tytułów seriali, to wpaść na ten jeden konkretny przy tych niewielu literach na pewno jest trudniej. Także to tutaj wszystko w Waszych rękach. Ja w każdej chwili jestem przygotowana usłyszeć telefon od kogoś z Was, także śmiało. Zapraszam kolejną osobę, jak tylko będzie gotowa z odpowiedzią. Dobrze, nie słyszę jeszcze rozwiązania. Czy reżyser w takim razie zaproponowałby pierwszą dziś w programie nagrodę bonusową? No mam nadzieję, że jest szansa na więcej pieniędzy, bo no nie wiem, czy za długi ten tytuł, czy za mało widocznych liter, ale
na pewno coś stanowi problem, skoro jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi. Może większe pieniądze, no ja wiem, że nie ułatwią zagadki, ale przynajmniej jeżeli ktoś z Was rozwiąże tę zagadkę, będzie mógł wygrać więcej pieniędzy, także może ktoś, kto do tej pory nie próbował, akurat teraz tę decyzję